16 października wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski przekazał burmistrzowi Karlina Waldemarowi Miśko decyzję instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 o aktualizacji indykatywnej listy projektów indywidualnych. Myśmy tę inwestycję obserwowali, przyglądali się już od dłuższego czasu. Wiemy, że były kłopoty z wykonawcą, który zszedł z placu budowy. Były problemy finansowe i pamiętam, że złożyłem pewną deklarację na sesji Rady Miasta w Karlinie i dzisiaj ona się materializuje poprzez cały proces konsultacji społecznych, poprzez cały proces, który przechodzi dany projekt i w tym wypadku projekt budowy Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie, który złożył pan burmistrz Waldemar Miśko do zarządu o wsparcie finansowe i wpisaniu na listę indykatywną Regionalnego Programu Operacyjnego po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący i uchwałę zarządu. Dzisiaj przywożę informację, że ta inwestycja dostaje dofinansowanie. Gmina Karlino w ramach projektu Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie otrzyma dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych.